Bartek Gębusia, witam we wtorek, a w Telefaktach między innymi. Za długo czekamy na wyniki testów. Jest to zdecydowanie za długo. Absolutnie się to nie koreluje z wypowiedzią pana ministra zdrowia. To był miesiąc odpornej wiosny. Jest to operacja, której celem jest łagodzenie skutków kryzysu. Zdalna nauka to spore wyzwanie. Czasem tnie się to łącze internetowe, na przykład w trakcie lekcji. Czasem trzeba się połączyć jeszcze raz. Do 264 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie świętokrzyskim. Chorobę dotychczas pokonało 55 osób. Niestety 8 osób walkę z COVID-19 przegrało. W województwie świętokrzyskim potwierdzono 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. To kobieta w sile wieku z powiatu starachowickiego oraz 2 mężczyzn, młody z powiatu skarżyskiego i starszy z powiatu jędrzejowskiego. Z przykrością informujemy o śmierci kolejnego mieszkańca województwa świętokrzyskiego. To starsza kobieta z powiatu starachowickiego. W sumie na terenie województwa odnotowano dotąd 264 zachorowania na COVID-19, w tym 8 zgonów oraz 55 ozdrowień. A teraz zobaczmy, jak sytuacja wygląda w powiecie ostrowieckim na dziś na godzinę 10. Liczba osób objętych kwarantanną 163 osoby, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 3 osoby, liczba osób hospitalizowanych 3 osoby, liczba osób z potwierdzonym koronawirusem 3 osoby, liczba osób, które wyzdrowiały 4 osoby. Jak nas dziś poinformował dyrektor do spraw lecznictwa ostrowieckiego ZOZ-u, w szpitalu sytuacja jest stabilna, dużą rolę odgrywa przygotowane izolatorium, jednak dużym problemem jest oczekiwanie na wyniki testów. Aktualnie w ostrowieckim szpitalu sytuacja jest stabilna, dzięki temu, że utworzyliśmy izolatorium w obrębie SOR-u. Wszyscy pacjenci podejrzeni o zakażenie COVID są po prostu przechodzą przez izolatorium. Dopiero później, w zależności od wyniku, czy wynik jest ujemny, czy dodatni, trafiają albo na oddział szpitalny naszego szpitala, albo jeżeli wynik jest dodatni, trafiają do szpitala jednoimiennego w Starachowicach. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste, jakbyśmy chcieli, dlatego że, proszę Państwa, na wyniki testów oczekujemy średnio 3 doby. Maksymalny okres oczekiwania na test wynosił 6 dób. Jest to zdecydowanie za długo. Absolutnie się to nie koreluje z wypowiedzią pana ministra zdrowia, który twierdzi, że 80% zaledwie mocy przerobowych laboratoriów w Polsce jest wykorzystywanych. W sytuacji naszej tutaj zdecydowanie tak chyba nie jest. Świadczy o tym okres oczekiwania. To bardzo ogranicza nam możliwości leczenia pacjentów i diagnozowania, ponieważ pacjent przebywający w izolatorium nie może w pełni korzystać z przynależnego mu leczenia, jakie by przychodził w oddziale specjalistycznym. Z kolei szpital w Starachowicach stanął na takim postanowieniu, że przyjmuje tylko i wyłącznie pacjentów z potwierdzonym COVID-em. Czy to jest słuszna decyzja? Nie moja jest w tym sprawa. O tym decyduje wojewoda i jego służby. Natomiast my z tego tytułu mamy dosyć duży problem. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o śmierci osób przebywających w ostrowieckim izolatorium. Doktor Karolik potwierdza. Na dzień dzisiaj rano przebywało 6 pacjentów. Jeden z pacjentów zmarł w godzinach nocnych. To był pacjent w sile wieku, a w zasadzie można powiedzieć, że starszy nawet pacjent niż w sile wieku. Przyjęty został tam do izolatorium właśnie w celach diagnostycznych. No, pacjent był przyjęty w piątek w godzinach popołudniowych. Zmarł dzisiaj w nocy. Dzisiaj jest, proszę Państwa, wtorek. Wyniku COVID-u u tego pacjenta nie mamy nadal. To jest jeden właśnie z przykładów, że to nie działa wszystko tak sprawnie, jak przedstawiają media publiczne. To już był drugi przypadek śmierci w izolatorium. Z tym, że obydwa te przypadki nie budziły naszych jakichś wątpliwości. To byli pacjenci schorowani w sile wieku, a w zasadzie nawet starsi niż w sile wieku. Pacjenci, którzy mogli umrzeć w każdych warunkach. Oczywiście szkoda każdego życia, niemniej jednak te zgony nie budziły jakichś nadzwyczajnych kontrowersji.
Dotychczas w izolatorium najwięcej osób, bo aż 13, w tym roczne dziecko, przebywało w okresie świąt Wielkiej Nocy. Tuż przed realizacją dzisiejszego serwisu informacyjnego otrzymaliśmy list otwarty do starosty Marzeny Dębniak, podpisany przez Krzysztofa Ołownię, członka Rady Społecznej Ostrowieckiego ZOS, w którym czytamy. W związku z rosnącą liczbą niepokojących informacji przekazywanych przez pacjentów lecznicy i mieszkańców naszego powiatu dotyczących szeregu zaistniałych zdarzeń świadczących o możliwościach narażenia zdrowia i życia ludzi na niebezpieczeństwo, apeluję o pilne podjęcie wszelkich działań związanych z zapanowaniem nad chaosem organizacyjnym i proceduralnym związanym z brakiem poprawnego zarządzania szpitalem powiatowym w Ostrowcu, którego organem prowadzącym jest powiat ostrowiecki. Dalej w treści listu podany jest przykład z dnia 24 kwietnia, kiedy to, jak czytamy w liście, wskutek braku wdrażania jednolitych procedur wewnętrznych, odpowiedniego zarządzania oraz konfliktu między pracownikami szpitala a pracownikami pogotowia zostało narażone na niebezpieczeństwo zdrowie i życie 90-letniej osoby wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej. Do tematu powrócimy w kolejnych serwisach. Pozostajemy jeszcze w temacie szpitala i jego obecnej sytuacji. Do instytucji po raz kolejny z pomocą ruszyli przedsiębiorcy. Kolejne wsparcie w postaci środków ochrony osobistej trafiło w poniedziałek do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim od lokalnych przedsiębiorców. Takie skromne wsparcie od nas, od pana tutaj radnego, od firmy Pit Stop Agnieszki Kwiatkowskiej. Mamy maski chirurgiczne, mamy płyny dezynfekujące w ilości 60 litrów i mamy przyłbice. Dary od przedsiębiorców wesprą personel medyczny na dwóch oddziałach, kardiologii i intensywnej terapii. Sytuacja przedsiębiorców w kraju nie jest łatwa. Firmy borykają się z wieloma problemami, jednak to nie odstrasza ludzi o wielkich sercach. Staramy się wspierać, pomagać tym, co możemy i w jaki sposób próbujemy, że tak powiem, zdobyć. No dzisiaj już może te maseczki nie są aż takim trudnym kwestią. Łatwo je można zdobyć, tylko kwestia ceny. Chcemy wynegocjować jak najlepsze warunki, żeby, wiadomo, obciążenia dla nas, dla przedsiębiorców też nie były aż tak duże. Przedsiębiorcy pomagają na różnych płaszczyznach, wspierają szpitale, placówki medyczne, ale i lokalną społeczność. My, przedsiębiorcy z Ostrowca, wspieramy naszych lokalnych przedsiębiorców, głównie sklepy spożywcze, gdzie dostarczamy maseczki za naszą dietę. Są to lokalne małe sklepiki, gdzie ludzie przy zakupach dostają maseczki za darmo. Wspólne działanie ma sens, dlatego lokalni przedsiębiorcy nie zamierzają przestawać i zapowiadają już kolejne wsparcie dla ostrowieckiej lecznicy. Zachęcają również do pomocy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Ogłoszony stan epidemii zmusza nas do zmian w życiu codziennym. Dla wielu służb i formacji jest czasem wyzwań i zmiany kwalifikacji. Wojska Obrony Terytorialnej angażują się w łagodzenie skutków kryzysu. Dwa dni od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem swoje działania przeciwkryzysowe rozpoczęli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi podsumowali miesiąc operacji Odporna Wiosna. Jest to operacja, której celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Oczywiście ta odporna wiosna jest to odpowiedź nasza, Wojsk Obrony Terytorialnej, właśnie na zagrożenie, na kryzys związany z koronawirusem. I tutaj prowadzimy walkę z tym niewidzialnym naszym wrogiem na wielu płaszczyznach. Jednym z takich obszarów działalności jest wsparcie szpitali i służb sanitarnych. Wojskowi pojawili się w placówkach medycznych, w których mierzą temperaturę, prowadzą segregację pacjentów, pomagają w kwestiach logistycznych. Personel medyczny 10. Świętokrzyskiej Brygady sprawował i sprawuje opiekę nadal nad zakażonymi osobami, które przebywają w izolatorium w Starachowicach. Również dwa zespoły medyczne od nas, naszych żołnierzy, przewożą chorych ze szpitali
do izolatoriów na terenie województwa świętokrzyskiego. W sumie terytorialsi wspierają 16 szpitali w województwie świętokrzyskim. W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ponad 100 żołnierzy oddało krew. Żołnierze cały czas zgłaszają się systematycznie. Nie jest to akcja zamknięta, jest to akcja, która cały czas trwa. Kolejnym z takich obszarów, na którym też również nasi żołnierze 10 Brygady tutaj realizują Odporną Wiosnę, jest odbudowa odporności indywidualnej i społecznej. Obecnie żołnierze z regionu świętokrzyskiego opiekują się 20 kombatantami, zapewniają im wsparcie, robią zakupy. Dodatkowo terytorialsi dowozili ciepłe posiłki do osób przebywających na kwarantannie. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły specjalny numer dla osób samotnych, starszych i źle znoszących izolację. To numer 800-102, gdzie wszystkie osoby, które potrzebują takiego wsparcia, mogą się o takie wsparcie zwrócić. Również tam naszych żołnierzy, z naszymi żołnierzami można porozmawiać. Wsparcie samorządów i organizacji non-profit jest kolejnym działaniem, które realizują Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce. Przy współpracy z Kielickim Caritasem oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tymi ośrodkami z terenu całego województwa, nasi żołnierze dowozili i dowożą żywność dla osób najbardziej potrzebujących na terenie naszego województwa. Do tej pory udało nam się pomóc ponad 21 tysiącom osób na terenie naszego województwa. Nasze samochody, które przewoziły tę żywność, pokonały prawie 100 tysięcy kilometrów, przewożąc 31 ton żywności. Oczywiście cały czas ta akcja trwa. Na przykład dziś żywność ze Świętokrzyskiego Banku Żywności wojskowi przewieźli do Kurozwęg. Kurozwęgi zmieściły się jeszcze w programie unijnym. Jest to zgromadzenie z S. Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo w Kurozwękach. Na 261 osób oni dostali żywność unijną. Z pomocą żywnościową terytorialsi dotarli do ponad 21 tysięcy osób z województwa świętokrzyskiego. Żołnierze wspierają także domy pomocy społecznej. Również w ramach tego wsparcia dla domów pomocy społecznej nasi żołnierze już od ponad tygodnia pomagają w Końskich Domu Pomocy Społecznej, opiekują się pensjonariuszami, ale również od dzisiaj też w Ostrowcu Świętokrzyskim nasi żołnierze też wspierają opieką pensjonariuszy właśnie w tymże Domie Pomocy Społecznej. W ramach operacji Odporna Wiosna żołnierze wspierają pracę Agencji Rezerw Materiałowych. Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady tutaj na rzecz pana wojewody świętokrzyskiego realizują transport środków medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, które są później wykorzystywane właśnie w kieleckich szpitalach. Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej współpracowali z funkcjonariuszami świętokrzyskiej policji. 50 żołnierzy z naszej brygady na terenie Kielc oraz powiatu kieleckiego w tych patrolach uczestniczyły. Dzisiaj, od dziś już te patrole zakończyli, ponieważ no troszkę złagodniały nam te przepisy, obostrzenia, więc już takie przepisy, takiej sytuacji nie ma konieczności naszego wsparcia. To jedne z wielu działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Walka z koronawirusem wciąż trwa. Codziennie w województwie świętokrzyskim służbę pełni około 400 terytorialsów. Stan epidemii wymusił również zmiany w systemie edukacji. Nauka na odległość dla niektórych jest trudniejsza, towarzyszy jej wiele problemów, ale są też takie placówki, które poradziły sobie z tym wzorowo, na przykład szkoła imienia Konarskiego w Ostrowcu. Nauka na odległość prowadzona jest w sieci w zasadzie od połowy marca. Obowiązkowa stała się od 25 marca. Bez wątpienia, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, wymagała zaangażowania wszystkich stron. I ze strony uczniów, i ze strony kadry pedagogicznej. Moim zdaniem ta sytuacja wymaga zaangażowania z obu stron. Tutaj chylę czoła wobec nauczycieli, szczególnie tych starszych wiekiem i starszych stażem w pracy nauczycielskiej, bo od nich to wymagało dużego zaangażowania, trochę takiego przeorganizowania się. Potrzebne było zsynchronizowanie działań w sieci. W Konarskim nowy system edukacji wdrożono od razu. Bardzo szybko to nauczanie online w domu zostało zorganizowane. Praktycznie od 16 marca dzieci co dzień mają zajęcia i moja córka w godzinach od 9 do 13 jest po prostu zagospodarowana, ma zagospodarowany czas i ma normalnie lekcje.
język polski, matematyka, fizyka, chemia. W tej chwili już z perspektywy 6-tygodniowego doświadczenia nauczania zdalnego mogę powiedzieć, że w naszym przypadku się sprawdza i sprawdza się bardzo dobrze. My postawiliśmy na dwie platformy, z których korzystamy. W sieci spotkali się nauczyciele, uczniowie, a nawet przedszkolaki, które bez wątpienia były najbardziej zaciekawione taką innowacją. Łatwiej jest w sieci uczyć się przedmiotów humanistycznych, trudniej jest z tymi ścisłymi, gdzie na przykład konieczne jest rozpisywanie zadań czy wykonywanie doświadczeń. Dzieciaki radzą sobie bardzo fajnie i mamy bardzo dużo pozytywnego odzewu od nich samych. Oni się odnaleźli w tej edukacji. My prowadzimy po prostu lekcje online według nowego planu, także spotykają się z nauczycielami. No, różnica jest ta, że nie widzą się osobiście, ale wszystkie lekcje staramy się, żeby były jak najbardziej też dla nich atrakcyjne, bo jest ta inna forma. Młodzież to, cóż, dla nich świat online i świat mediów społecznościowych jest czymś normalnym i takie sytuacje, gdzie tam spotykają się na kamerkach, rozmawiają, to jest chleb powszedni po prostu. Pojawiają się drobne trudności sprzętowe, czasami bywa nerwowo, bo dzieci właśnie wtedy są w szkole, kiedy rodzice są w zdalnej pracy, a wszystko na jednym łączu internetowym, czasami przy jednym komputerze. Wyzwaniem jest to, że aktualnie wszyscy korzystamy z internetu i internet jest po prostu przeciążony i czasem no, tnie się to łącze internetowe, na przykład w trakcie lekcji, czasem trzeba się połączyć jeszcze raz, zalogować się do platformy, ale tak poza tym to wszystko jest, że tak powiem, zorganizowane całkiem dobrze. Wdrożenie nauki na odległość wymagało i wymaga zaangażowania od rodziców, którzy często, co podkreślają nawet pedagodzy, musieli przeorganizować swoje życie domowe, a czasami zawodowe, żeby stać się partnerami uczniów. Po pierwszym etapie, kiedy przeszkoliła się kadra i wybraliśmy narzędzie, drugim etapem było włączenie rodziców, bo to oni pomogli nam we wdrożeniu już z kolei w domu ze swoimi dzieciakami. I teraz w zasadzie w każdym tygodniu odbieram bardzo miłe informacje i wiadomości, że szkoła stanęła na wysokości zadania, że te zajęcia bardzo są fajnie prowadzone, że dzieci nic nie tracą, że bardzo dużo korzystają i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj powiem szczerze, że poza taką tęsknotą naszą za sobą wzajemnie, poza tą obecnością, której nic nie zastąpi, no bo trudno mówić o relacjach pośrednictwem komputera, to tak naprawdę to nauczanie zdalne w naszym przypadku realizowane jest bardzo dobrze. Mamy zrealizowaną praktycznie już w tej chwili całą podstawę programową we wszystkich klasach. W zasadzie są to zajęcia już w tej chwili utrwalające. Zatem w trudnej sytuacji można doszukać się pozytywów. W Konarskim tęsknią za kontaktami bezpośrednimi, ale na przedłużającą się sytuację są przygotowani. Choć jeśli tylko rząd złagodzi obostrzenia, a takie zapowiedzi o tworzeniu opieki dla najmłodszych już się pojawiają, to w pierwszej kolejności spotkają się tu właśnie przedszkolaki. Trwa też pierwszy etap rekrutacji online do liceum. Te formularze już powoli zaczęły do nas spływać, co bardzo nas cieszy. Egzaminy klas ósmych zaplanowane od 16 do 18 czerwca. Do 24 maja szkoły pozostają zamknięte. Na pytanie co dalej, odpowiedzi jeszcze nie znamy. Temat związany z edukacją był ostatnim w dzisiejszym serwisie, ale z książką możemy jeszcze zostać po regionalnej prognozie pogody. Na czytanie z domu zaprasza pani Ewa Pożoga. Ja widzę się z Państwem jutro o godzinie 17:30. Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 11 km na godzinę, a ciśnienie to 1004 hektopaskale. Jutro temperatura 21 stopni Celsjusza, wiatr 14 km na godzinę, ciśnienie 1002 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne korzystne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen.
smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.